W związku z powstaniem Europejskiego Urzędu do Spraw Pracy tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo nadziei i bardzo dużo obaw. Obawy towarzyszyły przede wszystkim etapowi początkowemu tworzenia tego urzędu, ponieważ pojawiły się tak naprawdę bardzo skrajne propozycje w stosunku do tego, co ten urząd ma robić. I tutaj pojawiły się pewne obawy, że ten urząd mógłby być skierowany tak naprawdę na jedną główną rolę, to znaczy karanie, sankcjonowanie, kontrolowanie i dużą inspekcję pracy, europejską inspekcję pracy. To znaczy miałoby się stać po prostu kolejną inspekcją na poziomie takim paneuropejskim. Z końcowego już projektu rozporządzenia widzimy, że zasady tak naprawdę dotyczące tych inspekcji są bardzo ograniczone. De facto urząd nie może wpływać na kompetencje państw członkowskich w zakresie kontroli, czyli państwa członkowskie utrzymały swoją pełną władzę dotyczącą kontroli i inspekcji prawa pracy na ich terytorium. Dlatego w stosunku do tego końcowego projektu rozporządzenia myślę, że możemy rozwiać bardzo dużo obaw, które były obecne na początkowym etapie. Jeśli chodzi o nadzieję, to oczywiście wiążemy z tym urzędem bardzo duże nadzieje. To znaczy to może być urząd z uwagi na naprawdę dużą ilość zadań, którą ma później egzekwować. Może być to urząd bardzo nam pomocny. To znaczy tak naprawdę ma on właśnie skupiać się na tym, żebyśmy poznali prawdziwe oblicze delegowania, a nie skupiali się na takiej percepcji, która towarzyszy delegowaniu już od kilku lat. Więc ja osobiście wiążę z tym urzędem bardzo duże nadzieje i mam nadzieję, że one się spełnią. Jeśli chodzi o delegowanie pracowników, bo tak naprawdę parlament jest specyficzną instytucją, tutaj zawsze te linie sporu są tak naprawdę ustanawiane w zależności od tematu, którym się zajmujemy. Tam nie ma nigdy jakby jednej wspólnej linii sporu, tam one zawsze powstają ad hoc w stosunku do tematu. Jeśli chodzi o delegowanie pracowników, tam niestety linie sporu były bardzo narodowe. Tutaj interes narodowy przewyższył, jakby przeważył nad interesem nawet i pracownika. Oczywiście nie jest to tajemnicą, że niektóre państwa członkowskie miały wspólny interes, to znaczy po prostu miały to samo stanowisko. Dlatego w pewnym sensie powiedzmy Unia podzieliła się, ale nie tak równo na pół, na wschód i zachód. Tam zarówno państwa północne, jak i południa miały też zbliżone czasem interesy, więc muszę powiedzieć, że ta linia rzeczywiście była bardzo narodowa. Ja myślę, że skwituje to jednym ważnym słowem. Zrzeszać się. Zrzeszać i zrzeszać. Niestety Unia jest takim tworem, w którym wielkość się liczy i taka jest prawda. Jeśli będziemy działać w pojedynkę i będziemy działać w bardzo małej skali, to ten efekt będzie niestety mniejszy. Dlatego zrzeszanie się i działanie wspólne. I nie mówię tutaj tylko nawet o działaniu na poziomie jednego państwa członkowskiego. Można się nawet zrzeszać przecież na poziomie trochę paneuropejskim, tak? Nawet regionalnym. Więc myślę, że to jest klucz, którego musimy się bardziej nauczyć, uważam.